witam w kolejnej podróży na moim kanale. Tym razem odwiedzimy wzgórze Słowików powyżej ruin Efezu w Turcji. Znajduje się tam malutka świątynia, która powstała na fundamentach domu Najświętszej Maryi Panny. Wybierając się tam samochodem, należy zostawić go na płatnym parkingu nieopodal świątyni i dojść kawałeczek wyasfaltowaną drogą. Na miejscu przed wejściem można zakupić pamiątki, a także bilet wstępu na teren świątyni i ogrodów. Wzdłuż drogi prowadzącej na wzgórze umieszczono szereg tablic w różnych językach informujących o tym miejscu. Obok domu widoczna jest zagłębiona w ziemię cysterna, w której odbywały się chrzty przez zanurzenie. Zapraszam do oglądania i subskrypcji mojego kanału. Jest to pilnowane przez obsługę. Teraz w czasach COVID-u nie ma problemu z wejściem do środka, nie ma też ludzi. Można spędzić tam tyle czasu, ile się chce. Wszyscy stoimy w odstępach, 1,5 metra od siebie. Kolejki nie ma. Opłata za wstęp do tego miejsca to 50 lirów tureckich od osoby. To jest cała świątynia. Jak widzicie, nie ma kolejek, nie ma ludzi.